Ty żyjesz w zupełnie innym świecie, nie, kochana? No to dobrze. To opowiedz nam w takim razie o pogodzie. Dorota Gardias. Bardzo dobre prognozy na dzisiejszy dzień i na kolejne dni. Co prawda dzisiaj na południu trochę pogoda. Przepraszam, i... już to kiedyś robiłem. Mogę cię rozebrać w jakimś sensie? Opowiedz państwu, to niech to potrwa chwilę jeszcze. Poczekaj, nie, spokojnie, Dorota, uwaga. Ja decyduję, kiedy mówisz, tak? Poczekaj. Teraz. Bardzo przepraszam. No. Jesteśmy? Mogę wyłączyć, włączyć jeszcze raz? Później możesz mnie wyłączyć. 5 lat temu nikt nie wiedział o jego istnieniu. Teraz uważa się go za materiał przyszłości. Grafen zbudowany z atomów węgla jest najdroższym materiałem na świecie, a polscy naukowcy opracowali metodę otrzymywania go na skalę przemysłową. Centymetr kwadratowy grafenu kosztuje 34 miliardy złotych. W Warszawskim Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych stworzono metodę pozyskiwania grafenu z węglika krzemu. Bardzo szybko można uzyskiwać duże ilości tej substancji. Elektrony poruszają się w niej z prędkością zbliżoną do prędkości światła, czyli 100 tysięcy razy szybciej niż w krzemie. Grafen ma zastąpić krzem przy produkcji procesorów do superszybkich komputerów. Udało się i to wyjątkowo szybko. Komenda Stołeczna Policji już dzisiejszej nocy ustaliła adres IP komputera, z którego przesłano do sieci plik z testem gimnazjalnym. Po adresie IP policja dotarła do prawdopodobnego sprawcy przecieku. Zatrzymany ma zostać przesłuchany jeszcze dziś. Chciałem ci pokazać ostatnie zjawisko. Pytałem w kuluarach Zubiego, czyli Tomka Zubilewicza, jak on to tłumaczy i on tego nie potrafi wytłumaczyć. W mieście Lozanna, proszę państwa, proszę popatrzeć, spadł deszcz. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ten deszcz spadł na mniej więcej 6 metrach kwadratowych i na niebie nie było żadnej chmurki, a padał przez 10 minut od 20.35 do 20.45 na Avenue de France. I mnóstwo ludzi to wiedziało, niektórzy nawet to sfilmowali. No i wybitnych meteorologów, takich właśnie jak Tomek Zubilewicz, pytamy, no jak to możliwe, że deszcz pada na takim małym obszarze i na tej nie ma chmurki. A Zubi co mi powiedział? No nie wiem. Ufoludek nasikał. Tak ci powiedział pan redaktor? Tak mi powiedział. Wy już macie swoje lata, musicie bardziej uważać na język niż ja na przykład, tak? Jakby trudności było mało, na trasie odcinka specjalnego awarii uległo auto organizatorów. Spowodowało to spore zamieszanie wśród zawodników. Nieliczni w poszukiwaniu właściwej drogi kierowali się wyłącznie instynktem, a ten czasami ich zawodził. Minęło ponad pół wieku, odkąd wynaleziono bikini. Strój podbił wybiegi i zaczął się na nich pojawiać równie często jak wieczorowe kreacje. Jego nazwa wzięła się od atolu Bikini, na którym przeprowadzono próbę bomby atomowej w 1946 roku. Najdroższy kostium kąpielowy na świecie został wystawiony na sprzedaż. Jest wysadzany 5000 kryształów Swarowskiego i trzeba za niego zapłacić 2000 funtów brytyjskich, czyli około 10 tysięcy złotych. Jednak chętni na to cacko na pewno się znajdą. Panie, które zdecydują się na taki zakup, z całą pewnością zabłysną na plaży. A na koniec oryginalny sposób na walkę z kryzysem i przeciwko marnowaniu energii. Pracownicy jednej z amerykańskich firm każdy dzień rozpoczynają od jazdy rowerem. Podczas ćwiczenia produkują prąd, który zasila potem siedzibę firmy przez cały dzień. Korzyści są potrójne. Jest oszczędnie, ekologicznie, no i zdrowo. I'm seeing all this, like, people.